Naddniestrzu znajduje się ogromny poradziecki arsenał. Arsenał jest pilnowany przez żołnierzy z grupy operacyjnej wojsk rosyjskich, stanowiącej pozostałość po tak zwanej 14. Armii Sowieckiej. Władimir Putin na początku lat 2000 zaproponował, by Mołdawia połączyła się z Rumunią, a Naddniestrze z Federacją Rosyjską. Gdy Rosja anektowała Krym w 2014 roku, Naddniestrze również chciało być anektowane przez Rosję. Naddniestrzanie zwrócili się nawet z tą prośbą do parlamentu rosyjskiego. Ukraina planowała wybudować mur na granicy z Naddniestrzem, który miałby chronić ich kraj przed ewentualną agresją Rosji z tego obszaru. Koncern Sheriff był założony w 1993 roku przez Wiktora Guszana i Ilię Kazmalego, byłych agentów KGB. Koncern Sheriff jest drugą co do wielkości firmą w Naddniestrzu po mołdawskich zakładach stalowych. Koncern Sheriff już od początku lat 90. budował swoją pozycję w regionie dzięki powiązaniu z urzędującym wówczas prezydentem Igorem Smirnowem. Firma miała bardzo ułatwiony start dzięki zwolnieniu z płacenia niektórych podatków. Chociaż prezydent Smirnow wywodził się ze środowiska Sheriffa, to w 2009 roku popadł w konflikt z firmą, co doprowadziło do walki administracji prezydenta z koncernem. Następnym prezydentem nieuznawanego kraju został Jewgenij Szeptiuk, jednak nie na długo. Jewgeny Szewczuk otwarcie krytykował monopol i władzę koncernu Sheriff. Oskarżył on też właściciela Sheriffa o udział w różnych działaniach przestępczych. W efekcie rozwścieczony właściciel Sheriffa postanowił rzekomo zlikwidować prezydenta. W rezultacie Jewgenij Szewczuk w 2016 roku uciekł do Mołdawii lub do Rosji. Oficjalnie uciekł on przed naddniestrzańskim wymiarem sprawiedliwości, ponieważ oskarżono go o wiele przestępstw. W 2018 roku skazano go zaocznie na 16 lat więzienia i 36 milionów dolarów kary. Co ciekawe, Jewgenij Szewczuk jest Ukraińcem posiadającym naddniestrzańskie i rosyjskie obywatelstwo. W 2016 roku Wadim Krasnosielski został nowym prezydentem Naddniestrza i to właśnie on obecnie reprezentuje interesy Sheriffa w państwie. Kim jest człowiek, który jest w stanie zmusić prezydenta do ucieczki z własnego kraju? Tą osobą jest Wiktor Guszan. W 2011 roku przejął on całkowitą kontrolę nad koncernem Sheriff. Mężczyzna urodził się na początku lat 60. Będąc agentem KGB, nosił prawdopodobnie pseudonim Sheriff. Guszan jest jedną z najbogatszych osób we wszystkich krajach byłego Związku Radzieckiego. Jego obecny majątek jest szacowany na 2 miliardy dolarów. Według niektórych źródeł ma on prowadzić interesy nie tylko w Naddniestrzu, ale także na Ukrainie, Cyprze czy też Niemczech. Wiktor Guszan ma również posiadać ukraińskie obywatelstwo, a na samej Ukrainie ciągle inwestuje w grunty i nieruchomości. W 2023 roku rumuński polityk Claudiu Tyrziu wysłał prośbę do prezydenta Ukrainy Włodimira Zełenskiego w sprawie odebrania ukraińskiego obywatelstwa Guszanowi. Koncern Sheriff jest także w posiadaniu klubu piłkarskiego Sheriff Tiraspol. Co ciekawe, zespół ten w sezonie 2021-22 zakwalifikował się do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Co najlepsze, zespół grając w tych rozgrywkach pokonał 2-1 Real Madryt podczas meczu rozgrywanego na Estadio Santiago Bernabeu. Obecny prezydent Naddniestrza Wadim Krasnosielski ma zakaz wjazdu na teren Unii Europejskiej. Naddniestrze jest jednym z dwóch nieuznawanych państw z pełnoprawnym systemem monetarnym. Drugim takim nieuznawanym krajem jest Somaliland. W 2014 roku rząd Naddniestrza wprowadził jako pierwszy monety wyprodukowane z materiałów kompozytowych. Naddniestrze jest jedynym byłym państwem ZSRR, którego godło państwowe i flaga państwowa zawiera sierp i młot. Naddniestrze jest jedynym państwem z terenów byłego ZSRR, gdzie nie rozbiera się pomników Lenina. A pomnik Lenina w stolicy kraju jest jedną z głównych atrakcji turystycznych. W starożytności obszar Naddniestrza zamieszkiwały plemiona trackie i scytyjskie. Plemię Tyragetów zamieszkiwało wyspę Naddniestrze. Ich starożytna nazwa to Tyras. W 600 roku przed naszą erą starożytni Grecy założyli nieopodal Naddniestrza kolonię o nazwie Tyras. Kolonia istniała do 50 roku przed naszą erą, gdy została zniszczona przez Daków. W 56 roku naszej ery Tyras został odbudowany przez Rzymian i został włączony do prowincji Dolna Mezja. W IV wieku Goci zdobyli Tyras i Olbię, a 100 lat później miasta te zostały zniszczone podczas najazdu Attyli. Słowianie południowi dotarli w rejon Naddniestrza w VI wieku. Później tereny te zajęli Połowcy, którzy tocząc konflikt z Rusią Kijowską utracili te ziemie.
Ruś Kijowska przejęła tereny Naddniestrza w XI wieku. Po rozpadzie Rusi Kijowskiej Naddniestrze znalazło się w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z powodów najazdów wrogów południowa część Rzeczpospolitej Obojga Narodów była słabo zaludniona. Polscy królowie, chcąc to zmienić w XVI i XVII wieku, sponsorowali na szeroką skalę polską kolonizację Podola, które obejmowało tereny obecnego Naddniestrza. Polskim magnatom przyznano duże połacie słabo zaludnionych ziem, a szlachta zarządzała majątkami. Polskich chłopów namawiano na przeprowadzkę na te ziemie poprzez 20-letnie zwolnienie z poddaństwa. Rodzima szlachta na tych terenach uległa spolonizowaniu. Później tereny Naddniestrza trafiły w ręce Imperium Rosyjskiego, chociaż w dalszym ciągu Polacy nadal odgrywali tam ważną rolę. A język polski był urzędowym do 1831 roku. Pod koniec XVIII wieku tereny Naddniestrza wciąż pozostawały słabo zaludnione. Rosjanie ogłosili wtedy też, że ten niezamieszkany rejon między Dniestrem a południowym Bugiem ma stać się nowym księstwem o nazwie Nowa Mołdawia pod zwierzchnictwem Rosji. Podczas pierwszego konfliktu światowego rumuńscy mieszkańcy z Zadniestru chcieliby Naddniestrze przyłączyło się do Wielkiej Rumunii. Rumuni zignorowali ich prośbę, ponieważ wiązałaby się ona z interwencją wojskową na szeroką skalę. Pomysł utworzenia autonomicznego regionu Naddniestrza narodził się po raz pierwszy w 1924 roku, gdy przywódca wojskowy Grigorij Kotowski zaproponował utworzenie pod auspicjami Moskwy Mołdawski Obwód Autonomiczny. Kilka miesięcy później powstała Mołdawska ASRR w ramach ukraińskiej SRR. W 1927 roku doszło do strajków chłopów i robotników w fabrykach w Tyraspolu. Protestujący chcieli wyrazić swój sprzeciw przeciwko radzieckim władzom. Strajki pochłonęły 4000 istnień ludzkich. W latach 30. XX wieku około 20 tysięcy rumuńskich Naddniestrzanów uciekło do Rumunii. Za czasów rządów Stalina w ZSRR ludność Naddniestrza, która nie była ukraińska, rosyjska lub rumuńska, zostawała zmuszana do rusyfikacji. Ofiarą rusyfikacji padli Polacy, którzy wciąż mieszkali na tych ziemiach. W szkołach na terenach Naddniestrza można było się uczyć jedynie w języku ukraińskim lub rosyjskim. 28 czerwca 1940 roku na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow utworzono Mołdawską SRR. Powstała ona z części Besarabii odebranej od Rumunii. Po zdobyciu tych ziem przez państwa osi Naddniestrze przeszło pod kontrolę Rumunii. Powstało tam tak zwane gubernatorstwo Naddniestrza o powierzchni 44 tysięcy kilometrów kwadratowych. Rumuni próbowali przeprowadzić rumunizację. Jednym z jej kroków było otwarcie wszystkich kościołów zamkniętych wcześniej przez Sowietów. Związek Radziecki odzyskał ten obszar w 1944 roku i ponownie skupiono się tam na wprowadzeniu polityki rusyfikacji. Cyrylica stała się oficjalnym pismem języka mołdawskiego. Większość przemysłu, który powstał w mołdawskiej SRR, było skoncentrowane na terenie Naddniestrza. Pozostała część Mołdawii zajmowała się głównie rolnictwem. 14. Armia Radziecka stacjonowała tam od 1056 roku, a po upadku Związku Radzieckiego stacjonuje tam armia rosyjska. Chronią oni tam prawdopodobnie największy skład broni i amunicji w Europie. Skład uzbrojenia został tam utworzony w razie możliwych operacji wojskowych w rejonie południowo-wschodniej Europy i w razie wybuchu III konfliktu światowego. Rosja prowadziła negocjacje z Ukrainą i Mołdawią i Naddniestrzem w sprawie praw tranzytowych, aby ewakuować sprzęt wojskowy z powrotem do Rosji. W 1994 roku główna kwatera 14. Armii została przeniesiona ze stolicy Mołdawii Kiszyniowa do Tyraspola. Znaczna część ludności mołdawskiej SRR, nie będącej Rumunami, nie mówiła po mołdawskiemu. A w największym mieście Naddniestrza, Tyraspolu, większość ludności miała pochodzenie słowiańskie. 2 września 1990 roku Naddniestrzańska Socjalistyczna Republika Radziecka została proklamowana jako odrębna od Mołdawii. Jednak 22 września
Michaił Gorbaczow podpisał dekret, który zakładał przywrócenie normalnej sytuacji w mołdawskiej SRR i odrębność Naddniestrza unieważniono. 27 sierpnia 1991 roku Parlament Mołdawii zwrócił się do Związku Radzieckiego z prośbą o zakończenie nielegalnej okupacji Republiki Mołdawii. A po rozpadzie ZSRR i wprowadzeniu mołdawskiego jako języka urzędowego w Mołdawii pojawiły się pierwsze głosy wołające o autonomię dla obszaru zamieszkanego głównie przez Rosjan i Ukraińców, znanego jako Naddniestrze. Rosjanie, nie chcąc się wycofać, zmusiły Mołdawię do podjęcia działań zbrojnych. Siły Mołdawii walczyły z wojskami PMR, które były wspomagane przez kontyngent rosyjski i 14. Armię. Strona PMR miała znaczną przewagę dzięki wspomnianym wcześniej poradzieckim magazynom uzbrojenia. Podczas walk armia Mołdawii poległa, a sporne tereny znalazły się pod okupacją PMR i Rosji. Porozumienie o zawieszeniu broni podpisano 21 lipca 1992 roku. Pomimo zawieszenia broni, Rosja nadal wspierała separatystyczne Naddniestrze zarówno ekonomicznie, jak i militarnie, dzięki czemu PMR uzyskało nad kontrolowanym obszarem autonomię. Naddniestrze znalazło się w rosyjskiej strefie wpływów, dzięki czemu mogli oni wywierać swoje wpływy w tym regionie Europy. W 1994 roku podpisano porozumienie, które zakładało całkowite wycofanie się armii rosyjskiej. Od tego czasu liczba żołnierzy malała, ale ogromny rosyjski arsenał wciąż pozostawał potężny. Mimo podpisania porozumienia, Rosjanie do dzisiaj stacjonują na terytorium Naddniestrza. Przywódcą Naddniestrza od 1991 do 2011 roku był Igor Smirnow. Również od 1991 roku Naddniestrzańska Republika Mołdawii jest w rzeczywistości niezależnym państwem, ale nie jest uznawane na arenie międzynarodowej. Jedynie Rosja, jak i Białoruś były za tym, żeby Naddniestrze stało się uznawane. A niepodległość Naddniestrza była możliwa jedynie dzięki nieformalnemu poparciu Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Białorusi. A co najlepsze, Naddniestrzanie po dziś dzień chcieliby, by ich tereny były częścią Rosji. Wielu mieszkańców Naddniestrza posiada jednocześnie kilka paszportów, będąc obywatelami czterech lub więcej państw. Paszport Naddniestrza jest nieuznawany przez ONZ, dlatego Naddniestrzanie, by móc w ogóle wyjechać z kraju, muszą załatwić sobie paszport mołdawski, rosyjski lub ukraiński. W Naddniestrzu mieszka 30 narodowości. 1000 osób określa swoją narodowość jako naddniestrzańska, a 93% mieszkańców republiki uważa się za Rosjan, Mołdawian lub Ukraińców. Naddniestrze rozciąga się na pasie 200 km, a szerokość kraju wynosi od 12 do 15 km. Naddniestrze ma powierzchnię 4163 km2. Łącznie w Naddniestrzu mieszka 465 tysięcy osób. Stolicą kraju jest Tyraspol, gdzie mieszka 128 tysięcy osób. Wielu Naddniestrzanów nie mieszka w kraju. Wyjeżdżają oni, aby studiować i pracować za granicą. Latem 2015 roku Mołdawia i Ukraina uszczelniły granice z Naddniestrzem i zaczęły dążyć do ukrócenia przemytu, który jest głównym źródłem dochodów naddniestrzańskich elit. W tym okresie Mołdawia zamknęła także granice dla samochodów na naddniestrzańskich tablicach rejestracyjnych, powołując się na zapisy konwencji wiedeńskiej, która zakazuje ruchu samochodów osobowych z rejestracjami terytoriów nieuznawanych. Pomiędzy miastami Tyraspol i Bendery znajduje się wieś Parkany. Jest to największa osada Bułgarów poza granicami ich kraju. Mieszka tam 10 tysięcy osób, z czego 80% stanowią Bułgarzy. W Naddniestrzu znajduje się 2000 zabytków i wiele stanowisk archeologicznych pochodzących od epoki kamienia po czasy rzymskie i średniowiecze. Mołdawia uznawana jest za kolejny po Ukrainie kraj, który może zostać zaatakowany przez Rosję. Atak miałby się rozpocząć przy granicy kraju z Naddniestrzem. W 1990 roku Naddniestrze odpowiadało za ponad 40% PKB Mołdawii i 90% dostaw energii elektrycznej. Naddniestrzańskie firmy, które chcą eksportować swoje towary za granicę, muszą być zarejestrowane w Mołdawii. Według tamtejszych władz Naddniestrze nadal będzie zabiegać o międzynarodowe uznanie, a rosyjski kontyngent wojskowy jest ważnym czynnikiem w zachowaniu pokoju.
W Naddniestrzu szacuje się, że stacjonuje około 7 tysięcy żołnierzy wyposażonych w sprzęt radziecki. Podróżowanie po kraju nie należy do łatwych ze względu na zły stan dróg, złe oznakowanie, a także nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego przez miejscowych kierowców. Najdogodniejszym środkiem komunikacji są mikrobusy marszrutki. Większość szkół na terenie Naddniestrza ma charakter wojskowy, a uczniowie noszą stroje przypominające umundurowanie. Rodzice posyłają swoje potomstwo do takich szkół, ponieważ przygotowują one do służby w wojsku, a służba w wojsku jest jedyną pewną formą zatrudnienia w Naddniestrzu. Waluta, która obowiązuje w Naddniestrzu, to rubel naddniestrzański. Waluta Naddniestrza jest oficjalnie uzależniona od rosyjskiego rubla. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, kliknij w przycisk subskrybuj. Nowe odcinki pojawiają się co tydzień w niedzielę o 18:45.